wśród takiej oto przyrody poszukamy dziś starej osady Słowian. Zapraszam serdecznie na film. Cześć moi drodzy, jestem w lesie dolickim, koło Dolic. Dostałem wskazówkę od takiego pana, co tutaj szuka poroża, w którą stronę mam iść, bo już błądzę, szczerze mówiąc, z godzinę czasu. Dobrze, że go spotkałem, pozdrawiam oczywiście. Pokazał mi, że mam iść w tą stronę i koło takiego pewnego leżącego zabytku skręcić w prawo, a zmierzam do grodziska Słowian z VIII wieku. Jest to grodzisko pyrzyckie, a dlatego pyrzyckie, ponieważ jesteśmy w okolicach Pyrzyc też i właśnie Słowianie upodobali sobie te rejony z tego względu, że to jest bardzo żyzna gleba. Będziemy szukać tego grodziska, a ja widzę właśnie ten mój drogowskaz. Jest to stary dąb, ścięty pomnik przyrody. Pomnik przyrody z tego względu, ja patrzę na niego, też oglądam. Nie wiem, ile czasu on leży, ale ten pan, co tutaj się zajmuje właśnie też wycinką, powiedział, że dostali takie wytyczne, że on ma lepiej zgnić, niż coś mają z nim zrobić pożytecznego. Nie wiem, czy to słuszne, czy nie, ale tak to wygląda. Ktoś jeździ motorem po lesie z rana. Zobaczymy jeszcze, jaki ma korzeń ten dąb. Mówię, to był pomnik przyrody, bardzo stary. Możliwe, że troszkę ma wspólnego z tym moim obiektem dzisiejszych zainteresowań. No tak wygląda korzeń, ale nie widać z bliska. Porośniętym mchem. Dobra, moi kochani. Zmierzamy do celu naszej wycieczki dzisiejszej. Wielki dom bardzo. Nie wiem, jaką ma średnicę. Ponad metr. Leży ponoć bardzo długo już tutaj. Jeden chyba z większych tutaj okazów, czy starszych w tym lesie i w ogóle w okolicy. No ale tak się właśnie kończą nasze losy i wszystkiego tutaj naokoło. Dobra, zmierzamy do tego grodziska. Już myślę, czy za daleko nie poszedłem, ale tutaj gdzieś w prawo właśnie mam iść. Grodzisko jest z VIII wieku. Jest ponoć ładnie widoczne właśnie o tej porze. Ja trochę myślę, czy dobrze idę. Trochę dzisiaj wieje, mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Ma być gdzieś wśród bagien. No bagna tutaj na dole widzę. Są bagna. A my tutaj w prawo idziemy. Dobrze mówię. Nie wiem, prawdopodobnie się na chwilę wyłączę, ponieważ mnie czeka mały spacerek i sam nie wiem, co mnie tutaj czeka. Gdzieś tam właśnie w prawo. Zresztą na GPS-ie, na GoPortalu widziałem to. Jest taki po prostu inne drzewa są i tak dalej. Ja zdjęcia na początku dam, żebyście mieli mniej więcej porównanie. Ale mówię, zbierzamy do początku osadnictwa tutaj Słowian. Jest to obiekt, który ma już ponad 1300 lat. Badania archeologiczne były tutaj prowadzone
w latach 70. XX wieku. Troszkę głos mi się zacina, bo prawdopodobnie jestem bardzo blisko tego miejsca. Mówię, jest to wycieczka dla Was, ale dla mnie tym bardziej, ponieważ miejsce jest mi nieznane. A tym bardziej, że już mówię szczerze, ja już go szukam trochę czasu tutaj, dzisiaj. Chodziłem trochę po bagnach. Dokładnie, jesteśmy przy tym grodzisku. I widzimy, jest fosa naokoło. Tutaj jest fosa, tutaj też idzie dołem i tutaj widzimy też w prawo. Dobra, wejdziemy na górę, bo sam nie wiem, co mnie tutaj czeka. Kamienie, ciekaw jestem, czy to nie był budulec jakiegoś w jakimś stopniu tutaj tego grodziska. No ale zobaczymy. Wiadomo, tutaj chałup nie znajdziemy. Zresztą nie po to tutaj przyszedłem. Po prostu chciałbym zaspokoić swoją ciekawość. I zobaczymy. Ma to mieć wymiar gdzieś około 100 metrów na 90. Ja dam link. Jest taki wał usypany. Aha, to będzie... wał, nie wiem jak go nazwać, takie mury obronne. Weźmiemy jeszcze, zrobimy rzut na dół. Tam jest fosa, ja stoję na tym wale. Tam jest nadal fosa i tu jest ten wał. I przejdziemy się naokoło, a grodzisko jest na środku tutaj. Tutaj znajduje się też takie przedgrodzie, że tak powiem, wyczytałem, które, no wiadomo, tak jak przedmieścia teraz w miastach, takiego typu. Są gdzieś tutaj ponoć, w tym wale jest takie wejście na to grodzisko. No ale zobaczymy. Mówię, nie przyszedłem tutaj szukać. Wiadomo, zresztą nie wolno szukać, nie szukam żadnych... no, żadnych pozostałości po Słowianach. Ale z ciekawości chciałem odwiedzić to miejsce. No, na dole są bagna. Tak jak... jak mówiłem, czy poinformowałem też... Znaczy, będzie w linku informacja. Najpierw przejdziemy się wołami. Jaki piękny mech tutaj jest. Na korzeniach. Troszkę wiatr się zrywa. Myślałem, że tego, że w lesie będzie spokojnie, ale mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Przejdziemy się naokoło. No jest ładny kawałek terenu. Ładne grodzisko. Oczywiście dobra, teraz mamy rzut na bagna. Widzimy tutaj na dole bagna. Ja będę kamerował, ale też w międzyczasie będę starał się coś mówić. Co prawda może czasami bez sensu. Mówię, jest na wysokości gdzieś około 10 metrów to grodzisko, wyżej od pozostałego terenu. Jakieś zwierzątko wykopało dołek. Oczywiście ja lubię oglądać filmiki, jak ludzie no, poszukują zabytków, ale oczywiście legalnie, tylko i wyłącznie. Ja na to nie mam czasu, nie mam sposobności. Zresztą w takich miejscach nie wolno tego robić. Po to tu przyszedłem, żeby Wam pokazać. Bagna po prawo. Dobra, wchodzimy na to grodzisko, bo sam nie wiem, co mnie tam czeka i mnie bardzo to interesuje. Jest dosyć strome wejście.
Mam nadzieję, że na górze nie będzie tak wiało, albo że nie będzie mocniej wiało. No jest 45 stopni gdzieś wysokość. Następny ładny kamień. Lubię kamienie. Mówię, prawdopodobny budulec tutaj też, grodziska. Oczywiście, jak mówiłem, chałup tutaj nie znajdziemy. Tak, tak, więc jesteśmy. Jest takie lekko owalne. Na górze oczywiście płaskie. Tutaj się dzieci rodziły, tutaj dorośli umierali i tutaj były właśnie początki osadnictwa. Tutaj na tych terenach Słowianie właśnie tutaj sobie upodobali. Nie wiem, czy były wtedy lasy. Tak to wygląda naokoło. Jest ogólnie teren bardzo daleko od ludzi, niedostępny wśród bagien. Piękny widok. Jak patrzę teraz na dół, nie wiem, czy aparat to odda, raczej wątpię. Takie dwie fałdy wielkie, że tak powiem, jedna góra. Bardzo piękny teren. Można się przenieść w czasie, że tak powiem. Tak jak wspominałem, w latach 70. troszkę wieje teraz. W latach 70. były tutaj badania archeologiczne. Ponoć bardzo, bardzo ciekawe rzeczy znaleziono. Oczywiście ceramikę. I to nawet starszą niż tutaj te grodzisko. Nawet z VI wieku. No ale mówię, to wątpię, żeby ktoś tutaj, czy tam ja akurat w tej chwili, takie coś znalazł. Myślałem, że jakieś może kamienie znajdę, no ale kamienie leżą bardziej na dole, tak jakby po prostu no tak zwana erozja, czy tam jak to nazwać, no zrzuciła je na dół, bo pewnie teren był swego czasu wyżej tutaj, ale deszcze, wiatry, wszystko to rozmietło po prostu cały teren tutaj. Tak patrzę z ciekawości, czy jakieś coś bym znalazł, żeby wam pokazać. Oczywiście nie tego. Nie łudzę się, ale byłby dziwny przypadek. Śmieci jak zwykle, nawet tutaj, aż dziwne. Forest Challenge. Byłem bardzo zadowolony z mojego sprzątania. Tak myślałem, żeby jakiś dziewiczy bardziej las wybrać, ale raczej niewiele byłoby śmieci. Nie wiem, czy bym dużo dobrego zrobił. Przynajmniej takie mam odczucia. Tak to wygląda. Przejdziemy się jeszcze naokoło. Ach, tutaj widzę, jakie drzewo jest. Czyli jednak ja mówię, że nikogo tu nie ma. A zobaczcie, jakie tutaj jest wyryte drzewo. Czyli ludzie jednak nawet w dzisiejszych czasach tutaj przychodzą. Trochę okaleczone, no ale raczej to mnie nie dziwi. Prawdopodobnie, że jakaś magia tego miejsca istnieje. I ludzi po prostu ciągnie tutaj. Dobra, idziemy na dół do fosy. Może coś będzie leżeć, jakiś kamień ładny naokoło. Pięknie wykopany teren. Ja wezmę, wrzucę na początku zdjęcia z geoportalu. Było ciężko dojechać, co prawda duży kawałek, mówię, szedłem bardzo daleko. I też wrzucę na koniec filmik z dojazdu tutaj. Oczywiście nie do końca, bo samochód wiele wcześniej zostawiłem. Wiadomo, las nie wjeżdżajmy aż tak daleko, czy tam w ogóle najlepiej.
ale mówię, to jest droga dojazdowa do pobliskich pól i rolnicy także tutaj przejeżdżają. Jest jakiś kamień ładny. I to nie jeden, oczywiście. Mówię, prawdopodobnie jest to budulec tutaj tego grodziska też, także włącznie. Wiadomo, oczywiście drewniane domki. Może to były bardziej takie szałasy. No i tutaj widok na bagna. Jest ponoć z dwóch stron otoczone bagnami, a jedna strona jest wykopane, żeby po prostu była taka naturalna w miarę ochrona. No i jest wejście, ale mi to jest ciężko się rozeznać z tego względu, że nie wiem, no już jest trochę roztarte te wszystkie ślady. Mówię, piękne miejsce na spacer, tylko szkoda, że tak daleko od ludzi, ale w sumie szkoda, a może też i nawet dobrze. Tak to wygląda tutaj. I dużo właśnie ludzi, pan mi opowiadał, szuka właśnie poroża w tym okresie. I on też właśnie akurat był i dobrze, że mnie nakierował w miarę. Bo nie byłoby szans. Ładny teren, w zimę nie ma tutaj krzaków, nie ma robactwa. I tu jest właśnie ten, właśnie te wzgórze tego grodziska. Dobra, moi kochani, będę powoli kończył. Dziękuję za miłe komentarze, dziękuję za łapki w górę, dziękuję za każdy komentarz, każdy krytykujący mnie. Jest dla mnie nauką. Zawsze analizuję wszystko. Dziękuję za subskrypcję. Co prawda, szczerze mówiąc, robię to w dużym mierze dla siebie. I widzimy na dole fosę jeszcze. Ja tak przechodzę, bo mówię szczerze, nie wiem, co wam pokazać, ponieważ nie znam tego miejsca. Jesteśmy na tym wale naokoło tego grodziska. Czyli tam jest takie przejście w wale tam i tam będzie pewnie wyjście z tego grodziska. Podejrzewam, bo ten wał naokoło jest taki miarę równomierny i tam będzie wyjście. No tak to wygląda. Mówię, takie dziwne miejsce w lesie z tego względu, że jest inna roślinność, jest jakoś czyściej, w sumie, nie wiem, no mniej zarośnięte, że tak powiem. Zresztą na rzucie z geoportalu tak samo widzimy, że jest inny typ roślinności tutaj. Dobra, moi kochani, będę kończył. Jeszcze mam dużo spraw do załatwienia, dlatego fajnie, że byłem w terenie, fajnie, że wam coś pokazałem. Trzymajcie się, zdrówka każdemu życzę, pozdrawiam i do następnego.